Oto toczy się gra o 500 000 złotych. Czekają tu na zwycięzcę drugiej edycji programu Big Brother w Polsce. Kto je zdobędzie? 40-letni Wojtek z Gniezna, gdzie będziemy w czasie tego programu razem z kibicującym mu tłumem fanów. 23-letni fotograf z Poznania Dawid, tu także będziemy razem z jego przyjaciółmi i wiernymi widzami. A może 500 000 złotych przypadnie 30-letniej aktorce z Gorzowa Wielkopolskiego, Marzeniu. I to miasto odwiedzimy, by zobaczyć, jak wspierają ją jej znajomi, przyjaciele i całkiem nieznani jeszcze fani. Ale ktokolwiek zostanie zwycięzcą dzisiejszego programu, przywitam go bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Każdy, kto mieszkał w domu Wielkiego Brata, może czuć się zwycięzcą tego programu. W końcu tylko 300 osób na całym świecie może powiedzieć: byłem uczestnikiem Big Brothera. To między innymi oni dzisiaj będą naszymi gośćmi, ale nie tylko. Spotkałem się ze światową gwiazdą, z zespołem Brainstorm. Hello! We are Brainstorm and all zobaczenia! Będą z nami także rodziny trzech finalistów. Kto wygra? Decyzja cały czas należy do Państwa. Czekamy na ten werdykt. Ale tylko jeden zespół może zagrać na początek. Tylko jeden zespół może rozpocząć wielki finał Wielkiego Brata, najpopularniejszego programu w Polsce. Panie i panowie, zespół Demono. Szukasz swojego miejsca, bo nie jesteś sam. Wiesz, jak krótki bywa każdy los. Sam wybierasz drogę nad lepszą, czasem złą. Znajdziesz miłość, żeby dla niej żyć. Wszystko jest niezwykłe, niezwykłe, tak jak ty. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie i z ogromnym wzruszeniem. Oficjalnie mogę powiedzieć, rozpoczynamy finał, wielki finał drugiej edycji Wielkiego Brata. Jest finał, a więc musi być niezwykle, bo oto jest właśnie ta droga, ta scena specjalnie zbudowana po to, żeby nasi finaliści mogli zejść i tutaj na scenie odebrać 500 000 złotych. Finalistów jest trzech. Przez 105 dni wykonali 96 zadań. Było 11 jakże emocjonujących nominacji i tyle samo, jeszcze bardziej pełnych napięcia, wyjść z domu Wielkiego Brata. Ta trójka to w tej chwili Dawid, Marzena i Wojtek. Dzisiaj zwycięzca będzie tylko jeden. Najpierw powitamy osobę, która uzyska najmniejsze Państwa poparcie. Potem pojawi się drugi finalista i na końcu jeden, jedyny zwycięzca naszego programu. W tym programie dzisiaj okaże się, kto to będzie. Dzisiaj wyjątkowy program, a więc i wyjście z domu Wielkiego Brata musi być, proszę Państwa, absolutnie wyjątkowe. Tymi schodami specjalnie zbudowanymi, które prowadzą właśnie z ogrodu domu Wielkiego Brata, te trzy osoby wyjdą, aby spotkać się z Państwem, ze swoimi fanami, aby wyjść w końcu na scenę do Andrzeja. Ale tylko jedna z osób odbierze tę największą kasę. To jest próba konstrukcji, czy na pewno wytrzyma. Wytrzyma, proszę Państwa. Dzisiaj absolutnie wyjątkowy program. Wszystko będzie inne, także to, że nareszcie spotykam Andrzeja Sołtysika. Dzień dobry, Martyna. 3 miesiące musiałem upłynąć, gdybyśmy tu spotkali, ale to jest wierzchołek. Góry lodowej. Przygotowana na emocje? Ja tak, a ty? Dzisiaj trochę zimno, ale chyba te emocje właśnie nas mają rozgrzać, prawda? Jest niesamowicie gorąco, proszę Państwa. No właśnie, a zatem dzisiaj jest bardzo gorąco z powodu emocji, ale pamiętamy inny bardzo gorący, upalny czerwcowy wieczór. Wtedy, w tym samym domu, inne trzy osoby czekały także bardzo zdenerwowane na zakończenie ich 14-tygodniowego pobytu w domu Wielkiego Brata. Wyspałeś się, czy wyspałeś się? Wyspałem. Ja nie za bardzo, bo nie mogłam znowu usnąć. Ja zasnąłem. Janusz, a wychodziłeś na dwór, nie wiesz, jaka pogoda? Jest ciepło, ale pochmurnie. Może by ci padało pewnie. Może padać, no. 6 miesięcy temu, w czerwcu, Państwo byli łaskawi dla 47-letniego strażnika miejskiego, który potem, nie ukrywajmy, stał się najpopularniejszym strażnikiem miejskim w Polsce. Jest nim zresztą do dzisiaj, to jest Janusz Dzięcioł, przywitajmy go!
że wciąż jest? Tak, witam was serdecznie, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że mogę być znowu z wami. Janusz, muszę przyznać, że dla mnie też to jest bardzo wzruszające spotkanie z tobą tu na finale drugiej edycji, z tobą finalistą pierwszej edycji. Przed chwilą oglądaliśmy te obrazki z waszych ostatnich minut w domu. To było zakończenie 14-tygodniowego pobytu. Co się wtedy czuje? Oj, tam już jest wielkie ciśnienie. W tej chwili napięcie sięga tam na pewno zenitu. Oni wiedzą, że to już jest koniec. Oni wiedzą, że to są ich ostatnie chwile i dla mnie są bohaterami od 3 miesięcy. Spróbujemy się połączyć z domem Wielkiego Brata. Jeżeli nas słychać, to bardzo proszę, oto głos, który oni pewnie rozpoznają. Oto Dawid, Marzena i Wojtek czekają. Mamy łączenie, bardzo proszę. Dobry wieczór, witam was serdecznie. Byłem u was, dodawałem wam otuchy, jestem dzisiaj i czekamy tu na was serdecznie. Marzena, Wojtek i Dawid, jesteście zwycięzcami tego programu. Tak jest. Czekamy tu na was, będziemy was witać wielkimi brawami. Już jest blisko. Dziękujemy, Janusz. Ja lecę na skrzydło. Pozdrawiamy. Czekamy na was. Tak jest. Dziękujemy, już idziemy. Zaraz się z nimi zobaczymy. To był Janusz Dzięcioł, wciąż najpopularniejszy strażnik miejski. Wciąż strażnik miejski, to trzeba podkreślić. Tak, wciąż strażnik miejski. W Polsce. Janusz, dzisiaj nie będzie, od dzisiaj nie będziesz już jedynym zwycięzcą Big Brothera w Polsce. Za moment, niebawem w tym programie poznamy kolejność. Janusz Dzięcioł, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Ze mną są bliscy. Za chwilę będą mieli szansę być jeszcze bliżej swoich rodzin i narzeczonych. Jesteście gotowi na takie emocje, na taką niespodziankę? Zobaczymy, czy oni też są gotowi. Zbladłem, nie? No, po mnie od razu widać. Uwaga! Wielki Brat ma dla was niespodziankę. Czy jesteście gotowi? No, wczoraj! Na pewno gotowi? Nie! Ja popiję, zaraz! Wyjątkowa sytuacja na naszej scenie. Chciałbym, żebyśmy w naszym programie powitali wszystkich byłych uczestników drugiej edycji programu Big Brother. Oto oni! Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Chciałem powiedzieć, żeby was powitać gorącymi brawami, ale to nie jest potrzebne. Jak się czujecie w tej roli, że nie jesteście tam, tylko tu? Zazdrościcie trochę? Nie, życzymy im wszystkiego najlepszego, ktokolwiek wygra. Czy macie swoich faworytów, Arek? Zapytam Anię. Tak, oczywiście. Teraz chciałbym wam zaproponować pewien konkurs, pewną zabawę. Właściwie jesteście przyzwyczajeni przecież do gier i hazardów. Każda środa w domu Wielkiego Brata to były gry z różnym skutkiem, prawda? Macie koperty, a zatem chciałbym, żebyście wypisali imię osoby, która będzie trzecim finalistą naszego programu, czyli która jako pierwsza pojawi się na scenie. Jurek, wszystko jasne? Możesz to napisać? A więc bardzo proszę. Nasi goście mają koperty oznaczone, więc nie będzie żadnej wątpliwości. Irek, pamiętaj, że nie wolno ci napisać swojego imienia, dobrze? No dobrze. Teraz koperta zostanie zabrana. To jest tylko taka zabawa. O tym, do czego ta koperta będzie potrzebna, jeszcze się dowiemy.